Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym, a zarazem pierwszym w tym roku unboxingu na moim kanale. I dziś zapraszam was na odpakowanie gry Watch Dogs 2 w edycji Deluxe. Moi drodzy, jak widzicie po opakowaniu, kolejna przesyłeczka ze sklepu Artma Games, czyli to może oznaczać jedno. Jest to edycja pozbawiona klucza aktywacyjnego. Słuchajcie, znalazłem tą ofertę w sklepie właśnie Artma Games, i była to edycja Deluxe i ona tam zawiera różne dodatki, więc postanowiłem kupić sobie tę edycję, a co do samej gry, to powiem wam, że czekam aż stanieje, ponieważ widziałem, że ten Watch Dogs 2 jest o wiele lepszy od pierwszej części, a pierwsza część w miarę mi się podobała, ogólnie chodzi o ten system hakerski i tak dalej i podobno dwójka jest o niebo lepsza. Jeżeli graliście w dwójkę, to napiszcie w komentarzu, czy to prawda. A już teraz, nie przedłużając, odpakujmy sobie tą grę tej koperty i zobaczmy, jak wygląda edycja Deluxe. Uwaga, uwaga, wyjmujemy. Jest również paragonik, zaraz się nim zajmiemy. Są również ulotki, także ulotki oczywiście znane. Jest 5% rabatu. Oczywiście mówię znane, ponieważ ostatnio był unboxing Dying Lighta w edycji Survive i tam właśnie również były takie ulotki, ponieważ to było ze sklepu Artma Games. I słuchajcie, mamy oczywiście Watch Dogsy, mamy paragonik i słuchajcie, za to pudełeczko zapłaciłem, już wam dokładnie pokazuję, 9,99 plus koszt przesyłki, także naprawdę się opłacało i mamy Watch Dogs 2 Deluxe Edition. Proszę bardzo, tak to wygląda, tak z boku i tak, moi drodzy, z tyłu. I oczywiście tutaj mamy pokazaną całą zawartość, czyli mamy litografię oraz mapę, jest również jakieś tam chyba DLC, ale to nas nie dotyczy. Wyjmujemy sobie całą zawartość i zobaczmy, jak to wszystko wygląda w środku. Tutaj mamy, słuchajcie, takie opakowanie na to wszystko, bardzo fajnie to wygląda, muszę przyznać. Odkładamy. Jest również pudełeczko Watch Dogs 2. W środku mamy oczywiście płyty oraz jakieś tam karteczki. For Honor w lutym tego roku wychodzi. Dalej mamy informacje o Season Passie do Watch Dogs 2 i to tyle, jeżeli chodzi o karteczki w pudełku. I teraz słuchajcie, same płyty. Ile ten Watch Dogs ma płytek? Nawet nie wiem. Zaraz sobie policzymy. 4. 4 płyty do Watch Dogs 2. Oczywiście brak w środku klucza aktywacyjnego, jak już mówiłem. Ale opłacało się kupić, słuchajcie, dla samej edycji. Ponieważ edycja Deluxe aktualnie chyba kosztuje coś koło, nie wiem, 140 zł. Coś takiego chyba. Także za te 10 zł, no, także za te 10 zł naprawdę moim zdaniem się opłacało. Mamy pudełeczko z grą. I teraz słuchajcie, te dodatki, które tutaj mieliśmy. Watch Dogs 2. Proszę bardzo, wyjmujemy całą zawartość. Ok, już nic nie ma w środku. I teraz zobaczmy, co my tutaj mieliśmy. Oczywiście mieliśmy, słuchajcie, litografię. Sztuk 3, proszę bardzo. Pierwsza litografia, tak to wygląda. Z tyłu oczywiście nic nie ma. Papier bardzo fajny, ale to oczywiście Ubisoft. Także to jest taki sam papier, jak to było w przypadku litografii z Assassin's Creed. Także możecie sobie wyobrazić. Kolejna litografia prezentuje się następująco. Od razu mówię, że przepraszam trochę za światło, ale niestety na dworzu jest troszeczkę pochmurno. Ale mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Trzecia, ostatnia litografia, moim zdaniem najładniejsza. Idealnie oddaje klimat gry. Tak to wszystko wygląda. I jeżeli chodzi o litografię, to tyle. I słuchajcie, ostatnia rzecz w tej edycji to mapa San Francisco. I teraz sobie to otworzymy. Ok. I oczywiście nie mam jak pokazać jej całej. Proszę bardzo, San Francisco, mapa. Wszystko po angielsku. Nie wiem, czy jakbyśmy kupili tą edycję w sklepie, to również byłoby to wszystko po angielsku. Ale zapewne tak. Więc mamy również, słuchajcie, mapę. Ogólnie to wszystko od razu przypomina mi San Fierro z GTA San Andreas. Proszę bardzo, zobaczcie. Myślę, że to wszystko widać. No bo oczywiście San Fierro było trochę stylizowane na San Francisco. Tak to wszystko wygląda. Naprawdę, jakbym widział mapkę z GTA San Andreas. I moi drodzy, oczywiście najgorsza rzecz na świecie, jak złożyć tą mapę. Nieistotne.
odkładamy to sobie na bok. I cóż, moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o ten unboxing, pierwszy w tym roku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Napiszcie, czy graliście w Watch Dogs 2, jak oceniacie tą grę i jak oceniacie tą edycję. Jeżeli chcecie sobie kupić tą edycję bez klucza aktywacyjnego, oczywiście link znajdziecie w opisie, także gorąco zachęcam. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć! Słuchajcie, już zacząłem to wszystko pakować i składać tą mapę i nie zauważyłem, że z tyłu jest taki piękny widoczek. Także bardzo fajnie, proszę bardzo, tak to wygląda. No. Także już teraz to tyle. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć!